Witam. Oto zamontowany wentylator wyciągowy na czopuchu kotła MPM-DS. W filmie pokażę, co musiałem zrobić, aby ten wentylator zamontować oraz czy warto było to zrobić. Mam nietypowe podłączenie kanału dymowego do komina, dlatego musiało być ono wykonane na wymiar. Montaż wentylatora wymaga prostokątnego przykroju kanału dymowego. Z tego powodu nie kupowałem gotowego rozwiązania, a wykonałem je sam. Wcześniej zakupiłem wentylator, aby poznać rozmieszczenie otworów montażowych silnika i średnicę tarczy wentylatora. Wewnętrzna wysokość boku kanału dymowego musiała mieć co najmniej 18 cm. Góra i dół podłączenia czopucha w kotle mają szerokość 20 cm, zaś boki 18 cm. Dysponowałem blachą grubości 5 mm. Zdecydowałem więc, że zrobię kwadratowy czopuch o wymiarach na zewnątrz 20 cm, a wewnątrz będę miał kanał 19 na 19 cm. Taki przekrój pozwalał także na wykonanie spawów wewnątrz metalowej skrzynki. Krawędź cięcia okrągłego otworu wlotowego skopiowałem z fabrycznego czopucha. Do wycięcia okrągłego otworu użyłem bardzo małych, zużytych tarcz i szlifierki kątowej. Aby to było możliwe, najpierw wyciąłem prostokątny otwór, dzięki czemu obudowa szlifierki nie opierała się o blachę. Średnica wałka silnika wchodzącego do wewnątrz czopucha wynosi 8 mm. W centrum bocznej ściany czopucha wywierciłem otwór 12 mm. Ważne było dokładne wywiercenie otworów montażowych silnika, aby zachować ze wszystkich stron jednakowy luz między krawędzią otworu a wałkiem silnika. Silnik przykrycony jest trzema śrubami imbusowymi M6. Naprzeciw ściany z zamontowanym wentylatorem wykonałem otwór rewizyjno-montażowy. Służy on przykręceniu czopucha do kotła i zamontowaniu tarczy wentylatora w czopuchu oraz ewentualnemu sprawdzeniu drożności i wyczyszczeniu kanału dokominowego. Otwór jest zamykany zaślepką z blachy przykręcaną śrubami M8. Dwie rzeczy musiałem poprawiać. Po pierwsze, musiałem zeszlifować wewnątrz skrzynki zbyt gruby spaw, aby tarcza wentylatora obracała się prawidłowo. Po drugie, zmieniłem sposób przykręcania zaślepki, likwidując wystające śruby na zewnątrz i przyspawując wewnątrz nakrętki. Oprócz kwadratowego czopucha kotła, zespawałem również metalową prostokątną obudowę kanału dolotowego do komina. Wystające ze ściany części tego kanału zamontowałem przepustnicę spalin. W pozycji zamkniętej otwarte jest dla przepływu spalin 110 cm2 kanału, czyli 1/4 przykroju. Taką wielkość dobrałem na podstawie wielkości szczeliny przepustnicy w poprzednim kotle oraz przekroju kanałów zamontowanym w wymienniku kotła. Wewnętrzny przekrój kanału podłączeniowego ma wymiar 21 na 21 cm, co pozwala na wsunięcie wykonanego czopucha, a po bokach pozostaje szczelina 5 mm. Jak widzicie, po zamontowaniu obu kanałów szczelina została wypełniona sznurem z włókna szklanego 6x6 mm oraz pomalowana farbą żaroodporną. Instalacja wentylatora poprawiła przede wszystkim oddymianie kotła podczas jego rozpalania i podkładania. Wentylator jest podłączony do sterownika z poprzedniego kotła z nadmuchem. Sterownik ten zapewnia płynny start oraz zmianę obrotów wentylatora. W zamyśle montaż wentylatora wyciągowego miał służyć płynnej regulacji mocy kotła DS przy stałych szczelinach doprowadzających powietrze do kotła. Ten pomysł u mnie jednak nie sprawdził się. Być może dlatego, że ciąg w kominie jest zbyt silny, a przydławienie przepustnicą jest jeszcze za słabe. Wdzięczny będę za podzielenie się waszymi doświadczeniami w tym względzie. Kłopoty z rozpalaniem zdarzają się u mnie kilka razy w sezonie grzewczym. Już dla tych kilku dni bez dymu w kotłowni warto jest zainstalować wentylator wyciągowy w kotle DS. Ryzyko pojawienia się dymu w kotłowni staram się ograniczyć do minimum poprzez ładowanie opału do kotła tylko przed rozpaleniem. Brak podkładania do kotła ogranicza również czas poświęcony na jego obsługę. Rzadko więc używam wentylator podczas podkładania do kotła.
Używanie wentylatora wyciągowego tylko do rozpalania i podkładania nie wymaga żadnego sterownika, a wystarczy tylko zainstalować łącznik on-off. Z perspektywy czasu znacznie ważniejsze od wentylatora było u mnie zainstalowanie przepustnicy spalin w kanale dolotowym do komina, aby mieć możliwość zmniejszenia ciągu w kominie. Nieoczekiwanie przepustnica spełnia też inną rolę, ale o tym może pomówię w innym filmie. Do wykonania kanału dolotowego do komina i czopucha dla wentylatora zużyłem 1,1 m2 blachy stalowej 5 mm plus koszt zakupu wentylatora, elektrod i energii elektrycznej, tarcz do cięcia metalu, farby żaroodpornej oraz dzień pracy własnej. Jestem Sylwestro. Zapraszam do polubienia i komentowania filmu, subskrybowania mojego YouTube'owego kanału i oglądania innych moich filmów.